Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. Właśnie jesteśmy sobie na spacerku z Dragonkiem i wykorzystując piękną dzisiaj pogodę, bo u nas dzisiaj ładnie, cieplutko, bezwiecznie, bez mrozu, opowiadamy Wam troszeczkę na temat, o którym rozmawialiśmy, czyli akceptacja, znaczy jak wychodzi z Dragon, jak wychodzi z Stefami na spacery, jak rozporządzać im czas, tak żeby po prostu odpowiednio go mogły wykorzystać, żeby nie było takiej sytuacji, że wyjdziemy z nim sobie na spacer, wrócimy do domu i on nam powiedzie nie czasu, będzie piszczał, będzie szalał, bo z energii nie będzie mógł spożytkować. Ja mam różne na to metody. Pierwszą metodą jest taka, że raz na jakiś czas staram się na przykład 2-3 razy w tygodniu zabierać go w teren, gdzie go mogę puścić, może się wylatać. Chodzę z nim na wybiegi, bynajmniej raz dziennie, co jest moim zdaniem bardzo fajne. I tutaj zwracam się do ludzi, którzy oglądają i mają wpływ na zarządzanie tym miastem. U nas w Rzeszowie jest bardzo mało, naprawdę bardzo mało wybiegów dla psów. To jest bardzo duży problem, co się później objawia tym, że no kurczę, no 2-3 wybiegi na całe miasto to jest bardzo, jest później bardzo dużo tych psów i jest problem, żeby puścić psa, bo nie każdy z każdym się lubi tolerować, nie każdy lubi po prostu przebywać, tak więc tak to po prostu wygląda. Mówiąc krótko, czyli co, zabieram pieska po prostu na długie spacery, to raz. Druga sprawa, na wybiegi. Trzecia, jeździmy sobie w tereny, tak żeby mógł się wybiegać. Czwarta, co jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, jak wychodzę z nim na spacer codzienny, typu przed pracą, po pracy, na przykład dzisiaj, jak sobie mieszkamy w bloku, to nie robimy spaceru tylko w koło bloku, tylko staramy się robić spacer taki, żeby no, iść w miarę nowe miejsca. Dlaczego? Dlatego, że w nowe miejsce zacznie sobie niuchać, zacznie sobie sprawdzać teren, bardziej go wszystko ekscytuje, więcej energii na to poświęci. To jest moim zdaniem bardzo ważne, bo no po prostu szybciej się wymęczy, w miarę można powiedzieć, że więcej energii straci i później po prostu będzie miał więcej czasu w domu na regenerację, a nie na psoty, no i po prostu na wariowanie w domu. Także tak to wygląda. Jak widzicie, ona dzisiaj pogoda bardzo piękna, cieplutko. Także tylko wychodzić na spacerki. Po południu wybieramy się właśnie na taki spacerek w terenie. Jak się uda, to nagram filmik. Więc zobaczymy, jak to będzie. O, zobaczyliśmy pieska. Idziemy, Dragon, chodź. My idziemy tutaj. Pokaż się, widzą ładnie. Więc tak to z tymi spacerkami wychodzi. Jak ja jeszcze pożytkuję jego siłę w domu. Powiem Wam szczerze, mam zamiar kupić mu do obroży są obciążniki. Tak myślę, od 3 do 4 kg. Będę go w tych obciążnikach zabierał na spacery. Tak, żeby sobie i mięśnie wyrobił, i dwa, żeby no żeby więcej energii po prostu tracił, żeby bardziej się mógł wymęczyć i wybiegać. Także będzie to robione na pewno na lato, będą filmiki z tym. Jestem już po zamówieniu nowego sprzętu, także jeszcze trochę będą filmiki lepszej jakości. Będę ja się więcej pokazywał. Będą filmiki różnej tematyki. Będzie więcej Dragona. Także będzie kanał bardziej rozbudowany. Dziękuję wszystkim za łapki w górę. Dziękuję wszystkim za udostępnienia. Rośnie licznik w górę, z czego się bardzo cieszymy. Co jeszcze mogę powiedzieć w tej kwestii? Różne zabawy w domu wymyślam, czyli jakieś zabawki na ćwiczenie psiej inteligencji, czyli rzucanie zabawki do środka, żeby sobie sam ją wyciągnął. Jakieś przyciąganie sznurka. Nie ma czegoś takiego, że pies po prostu przez 3-4 dni, czy tam przez kilka następnych, nie ma jakichś ćwiczeń, czy nie ma jakichś zabaw, żeby nic po prostu nie robił, bo to też nie jest dobre dla psa. Raz, że pies musi się rozwijać intelektualnie, tak jak każde stworzenie, nie tylko człowiek. A po drugie, troszkę wysiłku też jest skazane, no bo nie ukrywając, wygląda to na tej zasadzie, że o, siusiamy sobie, wygląda to na tej zasadzie, że pies też potrzebuje wysiłku, nie?
też potrzebuje jakiegoś ruchu, no bo niestety no, są te stawy, są też, jest normalny organizm takiego człowieka i trzeba po prostu zacząć się ruszać, żeby kwestie zdrowotne też były dla niego dobre. Powiem Wam szczerze, że wybieram się z nim, tak myślę, za 2-3 tygodnie do weterynarza. Oczywiście nic się nie dzieje w celach kontrolnych. Idziemy dla sprawdzenia pobrać krew, zrobić USG, badania, czy tam się wszystko zgadza, czy jest wszystko ok. O właśnie, już następna rzecz, trzeba pilnować. Taki mały apel do Was, ludziska. Jeżeli wyrzucacie jakiekolwiek jedzenie, bo myślicie, że karmicie w ten sposób wyspańskie psy czy kotki, to jesteście w błędzie, nie wyrzucajcie takich rzeczy. Od wyrzucania jedzenia są kosze na śmieci. Później pies idzie, czy kot, nie wiadomo co złapie, nie wiadomo co zje. Zdarzały się też takie przypadki, że znajomi mi opowiadali, że ludzie nie lubiący zwierząt potrafili wyrzucać jedzenie na pakowanie, a w środku w jedzeniu trutka. Także dla mnie to już jest wyjątkowe i koronkowe świństwo. No ale naprawdę, no, jest tyle punktów, gdzie można oddać jedzenie w miarę dobre, jest tyle ludzi potrzebujących, tym bardziej teraz. A jak już jest jedzenie stare, wyrzućcie do kosza, zamiast wyrzucać tak, że wy nie jecie spleśniałego, to nie znaczy, że pies ma jeść spleśniałe. On też ma żołądek, on też ma organizm i on też ma później biegunkę, jego też później boli brzuch. To jest to samo co u człowieka, tylko że on nie powie, że go boli i będzie się męczył, także jeżeli macie choć troszeczkę rozumu, to tego nie róbcie. Na zakończenie, wracając do tematu właśnie wyjazdu do weterynarza, to powiem Wam, że będę mu wykupywał ubezpieczenie, bo powiem Wam, o, nie będę nagrywał jak robi dwójeczkę, powiem Wam szczerze, jestem w trakcie na załatwianie mu ubezpieczenia zdrowotnego, bo nie spotkałem się jeszcze w Polsce, żeby takie coś właśnie było. No i co? No i będę mu załatwiał to ubezpieczenie. W kosztach ubezpieczenia jest 2-roczne sprawdzenie zwierzątka, zrobienie podstawowych badań. I co tam jeszcze jest? Jest chyba jeszcze jeden... i 2 szczepienia. Są 2 szczepienia w tym pakiecie na rok. Są 2 szczepienia jeszcze rok, więc tak to wygląda. Może troszeczkę dzisiaj taki live'ik, troszeczkę na wariackich papierach, ale chciałbym Wam powiedzieć mniej więcej jak to wygląda. Jak to mniej więcej wygląda. O, Dragon sobie tutaj ładnie stoi, obserwuje, a ja muszę Wam to pokazać. Pamiętajcie, na każdym spacerze woreczek, kubka, ładnie zbieramy i sprzątamy. Zbierajcie ludzie kupę po swoich psach, bo to nie jest nic przyjemnego jak idziesz i stajesz na czyjeś kupsko. Także na tym odcinku by było na tyle. Zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, komentujcie, pytajcie. Następny odcinek myślę na dniach wleci. No a mówię, jak mi się dzisiaj uda, to może nagram jakiś filmik z wyjścia do lasu. Także trzymajcie się gorąco serdecznie. Ten piękny, słoneczny dzionek. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.